Zmarła Maria Chwalibuk, aktorka znana z takich filmów jak Kobieta Samotna, Poszukiwany, Poszukiwana czy Carte Blanche. Przez dekady można było oglądać ją także na deskach najważniejszych teatrów w Polsce. Miała 91 lat. O jej śmierci poinformował w sobotę Związek Artystów Scen Polskich. W swoim dorobku teatralnym Maria Chwalibuk ma ponad 70 ról scenicznych. Oraz 34 role w spektaklach teatru telewizji, gdzie w 2003 roku zagrała po raz ostatni, starą w widowisku Łucja i jej dzieci, Marka Pruchniewskiego w reżyserii Sławomira Fabickiego. Widzowie zapamiętali ją z roli karczmarki Antoniny w Matce Joannie od Aniołów w reżyserii Jerzego Kawalerowicza oraz jako Karpielową w filmie Poszukiwany Poszukiwana w reżyserii Stanisława Barei, gdzie zagrała żonę Wiesława Karpiela. Maria Chwalibóg była żoną aktora Marka Bargiełowskiego, który zmarł w 2016 roku. Jej pierwszym mężem był aktor Andrzej Kopiczyński, słynny czterdziestolatek.